Hej moi drodzy, z tej strony Shira, wracamy do Dying Light 2 Stay Human. No i tak, ostatnio mieliśmy bodajże zadanko z wodą na zdrowie. Ktoś rozpoznał na bazarze zatrutą wodę. Dobra, musimy znaleźć Hansa w jego ulubionym miejscu do polowania. I tak myślę, że zrobimy, tylko jak to mniej więcej wygląda? To jest wieża. Dobra. No to lecimy na Szczecin. Panie, tam jest screamer. Kurde, naprawdę. Powiem wam szczerze, że ciężko cokolwiek tutaj ogarnąć, bo tutaj te miejsca do parkouru są naprawdę ciężkie do zdiagnozowania. Naprawdę ciężkie do zdiagnozowania. Nie wiadomo, gdzie możesz skoczyć, gdzie nie. Jest takie nieintuicyjne. Brawo! Będzie pierwszy zgon. Biegniemy. Oh fuck. Oh fuck, 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 fuck. Nie! Oh fuck. No, to będzie ciężko. Aiden, biegnij. Biegnij, Aiden, ku biegnij. Oh fuck. Coś mnie tłucze. No i chciałem noc. To mam kurde noc. Chciałeś noc, to masz noc. Dobra, może mi się uda jednak uniknąć? Czy mi się nie uda uniknąć? Posik się skończył? Chyba się skończył. O, powiem wam szczerze, że wcale nie jest to takie proste przez te screamery. Nie jest to wcale takie proste przez te screamery, naprawdę. Mamy tu jakieś safe zone'a chyba. Gryfka nocnego biegacza. Napraw agregat, tylko gdzie jest agregat? Tu jest agregat. Odpalaj tę machinerię. Dobra, mamy bezpieczną strefę. Fajno. A tutaj co było? Aiden. A, ja sobie tutaj widocznie jakiś wskaźnik piknąłem przypadkowo. Dobra, nieważne. Serio, ale tak powiem wam szczerze, ten parkour jest taki strasznie drętwy. Wow, co to jest? Nie mówcie, że oni w ten sposób ogrodzili mapę, bo się zirytuje. Bez sensu. Naprawdę bez sensu jest ogrodzona ta mapa. Znaczy to widać, że to jest coś nie halo. Serio, to mi się nie podoba. Jest kolejny wyjazd. Co tu w ogóle było? To jest zombiak. O, fuck. Opuszczony sklep. Dobra, to już mi się mniej podobało. 70 parę metrów jeszcze. Nie, no serio, powiem wam osobiście, że... Ała, nie mam w ogóle... Hans? Stary durej! Hans? Wiecie co, zróbmy sobie jeszcze szybko jakieś medykamenty, bo widzę, że jest z tym problem. Musimy sobie ogarnąć jakieś miotki i tym podobne, bo jest naprawdę Lipton. No, wyleczysz się, czy się nie wyleczysz? Ej, naprawdę tego nie masz? O, tu jest apteczka. Bierz pod H. Uderzy dupkę. A jedynku. Hans! Ty jesteś Hans? Czego chcesz? Napiłeś się tej wody? Niestety. Smakuje jak szczyny. Daj mu alkohol po prostu. To twój bimber. Twoja żona powiedziała, żebyś wypił. Pij, człowieku! Bzdura! Co?
powiedziała? Moja Anna? Jej zdaniem ta wódka jest tak mocna, że wypali truciznę. Ha! Moja żonka! Ha, ha! To chyba jednak mnie kocha, mimo że tak wiecznie narzeka. A mówią, że miłości już nie ma. Masz! Poprawiłeś mi humor. A może i uratowałeś życie. Pomóc ci wrócić do domu? Nie, dam radę. Zresztą jeszcze popoluję. Wódeczka dała mi kopa. Dobra, pierdzielaj. Dobra, z tego co widzę, tu jest mur. Coś tu było, czy mi się wydawało? Poszukaj. Żywica, myślę, że wódeczka będzie czy coś. No ale serio, jeżeli Techland w ten sposób odgrodził mapę świata, to zrobił to bardzo nieumiejętnie. Mega, mega nieumiejętnie, no ale dobra. Trzeba jakoś się z tym pogodzić. Tylko wiecie co, zanim jeszcze pójdziemy, muszę sobie zaznaczyć mniej więcej tracker, gdzie to wszystko jest. I to jest mniej więcej tu, okej. Ja mam zaznaczone nawet w tej chwili. Ale wolałem orientacyjnie się przekonać, gdzie to jest. Orientacyjnie przekonać się, gdzie to jest. Te zombiaki są jakieś takie żwawsze, jeżeli chodzi o dwójeczkę. Hayden, jak tam chłopak? Poużywałeś życia w mieście? Byłem tu, Judzie. Wiesz, najlepsze balety są zawsze w centrum. I to właśnie nasz kierunek. Mam plan, jak przejść. Powiem ci wszystko na miejscu. Spotkajmy się na dachu, przy głównej stacji metra. To za chwilę. Najpierw trzeba ogarnąć ten pierdzielnik. Dobra, tu nic nie ma. Jest złomek. Puszki i złomek. O, żółta skrzynka, majne. Dobra, farby widzę, że nie chcesz brać. Nie, to nie, bez łaski. No, jest szara skrzynka. Ale szaro-żółta. Trzymają się chłopaki schematu. Oj, trzymają się schematu. Dobra, mieliśmy chyba tu zejść na dół. Zresztą gra nas zaprasza nawet tutaj ewidentnie. Dobra, schodź. Weź się puść. Jakkolwiek to brzmi. No puść się. Tutaj mamy iść, prawda? Prawda. Zobaczmy, co jest jeszcze niżej. Zu, Aiden, przestań robić takie rzeczy. Proszę, nie rób mi tego. Bo zombiaki. Robi niebezpiecznie. Dobra, szybkie przejście jest tutaj. Serio, ta gra rzeczywiście bardziej zaszczuwa gracza. Ile tu jest lutu? No, butelka. Dobra, to pewnie jako odstraszacz. Wody. Czy to jest kamera? Części elektryczne. Uczona butelka, oczywiście też podniesiemy. Ups. To nie było specjalnie, żeby nie było. Kabelki, to jest przyszłość. Dobra, Mołotow. Jakieś inne duperelki. Co to jest? Ryż. Tylko jestem ciekaw, co my możemy z tym robić, bo w sumie jeszcze tego nie mieliśmy wyjaśnionego. Miód, rumianek i inne szpargałki. Cegła kolejna, tego to nie chcę. Pomagacz odporności. Dobra, czy tu już wszystko zebraliśmy? Chyba tak. Przynajmniej po tej stronie zebraliśmy. Czy ty żyjesz? Nein, nie żyjesz. Tam jest śmietnik tylko i wyłącznie. Ale tu przejścia widzę, że nie ma. Może to i lepiej, że nie ma, pewnie Aiden zaraz by się przycisnął i byłby problem. Już bym nie wrócił. Dobra. Skoro tu już mamy obszukane, to idziemy dalej. Tak, tak. Wiecie, ja jeszcze muszę mniej więcej sobie UI tu ogarnąć, które nam gra przedstawia, dlatego tak czasem długo mi się schodzi z tym obszukiwaniem, bo nie wiem, co jest w sumie do podnoszenia, a co nie. Dobra, fajno. Lub usunięcie. Tu jest ten Burson. Ale zaraz, zaraz. Lodówka pierwsza. Świetnie. Kolejny złodziej wody. Samą porę. Jakby mało było tego, że zarażeni likwidują mi interes.
O czym ty mówisz? O czym ty mówisz? Przyszedłeś mnie obrobić, tak? Przyszedłem, bo Julian mówi, że sprzedałeś mu zatrutą wodę. Niczego nie zatrułem, okej? Okay? Julian twierdzi inaczej. A słuchaj dalej, kulesia, który sprzedał mi mąkę wymieszaną z gipsem. Skoro nie jesteś złodziejem, to może pomożesz mi z zarażonymi? Rozpanoszyli się. Adore. Jeśli nic z tym nie zrobię, to szybko pójdę z torbami. Pomogę ci się ich pozbyć, a ty mi powiesz, jak było. Umowa stoi? Dobra, stoi. Aha. Czyli co, mamy coś rozwalić, rozumiem. Ej, to było zamknięte wcześniej. No serio, Techland, poszedłeś na taką łatwiznę. Totalnie łatwizna. Nawet nie postarali się, żeby zaimplementować jakieś animacje, nie wiem, otwierania drzwi przez NPC-ów czy coś. Naprawdę jest szczyt. Gra za 200 zł. Nieładnie, Techland. Chyba, że tego nie zauważyłem wtedy, przepraszam. Ale nie wydaje mi się, żebym nie zauważył tego. Gdzie tu jest to zejście? Ale my tam byliśmy chyba przed sekundą, czy nie? No byliśmy tu przed chwilą, no... Naprawdę? Gro? Serio? Co one się kurde teleportowały? Tam jest jakiś przyjacielek. Tam jest jakiś przyjacielek. No. Nic, nul. Dobra. Na pełnej kurwie. No, umierać. No, nie powiem, mocne są. Czy one tu wchodzą? No, on się teleportuje. On jest niewidzialny i on się leczy. Niewidzialny zombiak, no kto to widział? Kto to widział? To było trofeum zerżonego, rozumiem, rozumiem. Dobra, ale tu już mamy, no naprawdę, serio, Techland się w ogóle pod tym względem się nie postarał. To jest bug na bugu. Gorzej niż w Cyberpunku. Nie jestem zwolennikiem Cyberpunka, aczkolwiek no tutaj co się odwala, to jest po prostu komedia. Gdzie ty jesteś? Uciekłeś? Ej, czy ja go gdzieś nie przyuważyłem? On jest na dole? Ej, co tu się odwala? Ja po prostu zamknąć... A, zabezpieczyć budynek. Dobra, przepraszam. Jesteś bezpieczny. To teraz, jak było z tą wodą? Czekaj. Naprawdę jesteś jednym z tych pieprzniętych pielgrzymów? Pieprzniętych? Już okej. Trzeba albo żyć z rozbojów, albo być nieźle pieprzniętym, żeby szwendać się po świecie pełnym wirali. Oczywiście pozytywnie pieprzniętym. Dobra, mów co z wodą. Mojej wodzie nic się dolega. Na bazarze zatruł się nią człowiek. Jak umrze, to będzie na ciebie. Ach, szlakuj tu. Dobra, to był wypadek, rozumiesz? Wypadek! Tu przez tych jebanych złodziei. Jak to? Złodzieje kradną mi wodę. Miałem już dość.
i zastawiłem na nich pułapkę. Więc zatrułeś wodę, żeby pozbyć się bandytów? Nie zupełnie. Czy raczej nieumyślnie. Jakiś czas temu wlazł tu Wirel. Zabiłem go. I skurwiel wpadł prosto do wanny. Tyle wody się zmarnowało. Wpadłem wtedy na pomysł, jak mógłbym dać tym gnojom nauczkę. Napełniłem kilka butelek wodą po zombie i ustawiłem w widocznym miejscu. Ale ta woda nie miała nigdy trafić na bazar. Ja musiałem po pijaku sprzedać kilka z tych butelek Julianowi. Dam ci całą mąkę, jaką mam. I jeszcze coś dorzucę. Tylko nikomu nie mów. Będzie po mnie. A co z Julianem? Obwinią za to Juliana. Powieszą go. O niego się nie martw. Julian to szuja, a szuja zawsze się wywinie. A jak nie, to będzie o jedną szuję mniej. To jak? Dogadamy się? Powiem im prawdę. Bądź szczery i opowiedz na bazarze, co się stało. To był wypadek. Zwariowałeś? A kto potem kupi ode mnie choćby krople wody? Nie dam powiesić Juliana za coś, czego nie zrobił. Pierdolić Juliana! Muszę ratować własną skórę! I ty też nic nikomu nie powiesz! Dawaj. Oż ty gnoju, ej! No bez jaj! Ale ty mocarny. Mocny jesteś. Dobra, z tobą to nie ma sensu się blokować. Trzeba cię napierdzielać po prostu. Trzeba cię napieprzać. No, bez jaj. Gnoju. Ale nóżka. Ale nuzia. Dawaj mąkie. Dawaj mąkie. Nóżka. Trzymaj nogę. Czyli jednego palanta mniej. Śmieszne jest to, że w sumie mu się akcent w jednej chwili zmienił. Wow. Ja wbiłem jakiś poziom, czy mi się wydawało? Chyba mi się wydawało jednak. Hop, 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 na górę, hop, hop. Otóż dzień się zrobił. O nie, jesteśmy zgubieni. 50 metrów do safe zona. 60 metrów do safe zona. No trochę daleko. No ale dobra, jak save zone, to save zone. Zresztą i tak chyba mieliśmy lecieć w tej chwili do naszego głównego przyjaciela, który nam tam misję rozdysponowywał. Czekaj do nocy, dobra. Ale czy ja nie usłyszałem w sumie dzwonów? Czy mi się wydawało? Chyba nie widziałem. Dobra, główna misja jest taka. Musimy w tej chwili bodajże iść opowiedzieć, co się stało z wodą, to raz. Po drugie, potem musimy iść na farmę dyń. A nie, czekajcie. Tak. Musimy się spotkać z Hakunem, ale dobra, to akurat pójdziemy oddać tą wodę, czyli oddać tą wodę, to zadanie z wodą. Ale naprawdę długo się wbija tutaj tą zwinkę. Nie wiem, czy ja już mam, czy ja jeszcze nie mam tej zwinki. Mam punkty parkouru, a to przepraszam. Aktywne lądowanie. Zmniejsza obrażenia odnoszone przy upadku i zachowaj impet. Dobra, a tutaj trzymaj się krawędzi nawet po wyczerpaniu wytrzymałości. Nie traci kontroli w przypadku lądowania na krawędziach z dużej wysokości. To też jest fajne. Wykorzystaj dowolną przeszkodę, aby odbić się od niej i skoczyć jeszcze dalej. Też jest spoko. Zwiększ swoją prędkość podczas przedzierania się przez trudne przeszkody. Kurde, to też jest fajne. A punkty walki? Wykonaj unik w odpowiednim momencie, aby oszołomić wroga.
Strzelomienie wroga? Raczej wątpię. Kopnięcie z wyskoku. O tak, dzień dobry. Biorę to. Dobra, i rolka. Ja lubię w ten sposób się bawić, więc spoko. No, czy ja wiem? Bez rewelacji. Może jeszcze jakbyś zaczął się łapać niektórych krawędzi, to by było spoko. Aiden, buraku cukrowy. O tyle dobrze. Ale będzie pogoń. Będzie pogoń. Kurde, te zombiaki wylatują w jakimś dziwnym stylu. W bardzo dziwnym stylu. Cóż to jest? Ja mam was pokonać? Dobra, stamina. Autostamina. Oho, to jest generator pewnie do tego. Serio, te zombiaki są kurde lepsze niż w jedynce. Au. Wymagający przeciwnicy, nie powiem. Au, au, au. No, dobra, jednego mniej. Drugiego mniej. Spotkanie zakończone, trofeum. Zakażonego, zarażonego, przepraszam, niepospolite. Co my tu mamy? Pusty. Zamek średni, czerwone skrzynki. Jakie was dawno nie widziałem. Tylko, że mi żaden zombiek teraz nie wpadł na plecy. Co tu jest? Wygodne trampki, buty sportowe oraz mąka. Tam jest jakiś zarażony chyba, dlatego tak brzeszczy. Dobra, fajne, to było fajne. Ale was zrobiłem wała, ale was zrobiłem wała, totalnie. Totalnie wała was zrobiłem. Centrum badań nad czwartym stadium infekcji THV. O kurde. Może by to wziął? Gdzie był ten pojemnik? W tą stronę, w tą stronę, w tą... Au! No i teraz mnie korci, no. O nie, dobra, w dupie mam ten pojemnik z inhibitorami. Inhibitor ten mam w lolu. Hop, hop, porynnie, 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 na spokojnie, porynnie. Dzień dobry. Jeszcze dwie apteczki, więc się może uleczmy. 39 metrów, 38, 37, 36, 35, 30. Gdzieś tu jest chyba. A może i nie. No przeważenie przez drabinę, naprawdę. Gro. Tak nie wolno. To jest gdzieś tutaj, 20 metrów. Bezpieczna strefa. Dobra, ja sobie zapiszę tutaj. Żebym wiedział, gdzie to jest, wiele czego. A my lećmy do głównego zadania. Lecimy, lecimy. O, 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 o. To są jakieś dźwięki, to są dziwne. Mega dziwne. Dobra, 140 metrów. Bieg, 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 bieg. I mam save zone. A jakie zadanko? Nie, nie mogę cię tam wziąć. Jesteśmy w trakcie zajęć. Zapomnij. O, może ten bystrzacha nam pomoże. Co tam się stało? Co tu się dzieje? Cześć, jestem Henkel. Mój uczeń zainteresował się dzisiejszą lekcją. Poświęconą odebraniu broni mieszkańcom Villedor i tego następstwom. Chciałby zapalić świecę w miejscu masakry marcowej. Co to jest? Masakry marcowej? Tak. 64 ofiary. Wystrzelali ich jak kaczki. Jak chcesz wiedzieć więcej,
Koniecznie odwiedź to miejsce. Coś stoi na przeszkodzie? A nie może? Nikt stąd nie wyjdzie, kiedy trwają zajęcia. Dzieci nie powinny same szwendać się po bazarze. Myślałem, że bardziej obawiasz się, że wpadną do ciemnej strefy. Dzisiejsze dzieciaki są na to za mądre. Tak czy siak, mógłbyś zapalić za niego świeczkę? Może sam się czegoś dowiesz. Jasne, chociaż z historii nie byłem orłem. Historia jest nudna, kiedy o niej tylko słuchasz. Jest ciekawa, kiedy możesz jej dotknąć. Dotknąć? Tak. Weź tę świeczkę i idź pod pomnik Kongresu Sztuki. Albo jego pozostałości. To niedaleko. Odezwij się na miejscu. Zobaczysz, o czym dzisiaj uczyłem. No, nie to żeby coś, ale no, w aspekcie takiej zarazy raczej o świeczkach i ofiarach bym nie myślał. Ale co ja tam wiem. Dobra. Tu jest jeszcze skok. I lecimy do katedry. Jak mi przeskoku na zębiaka mi brakuje. Boże święty. Otwórz. Zamknij. Ktoś musi coś zrobić z tą wodą. Dobra, on jest tam. Pogadajmy z tym paniczkiem. Ejde, powiedz mi! Co się dzieje? Mąż Bebin nie żyje. Julian jest oskarżony o morderstwo przez otrucie. Aiden, proszę, powiedz im, że to nie ja. Co będę z tego miał? A co będę z tego miał? Czyste sumienie? Chociaż podobno dla pielgrzymów nie ma to żadnego znaczenia. Aiden, proszę, nie próbuj nic na tym ugrać. Człowiek nie żyje. Julian jest niewinny. Jego dostawcy wpadł do wody Viral. Potem po pijaku facet sprzedał Julianowi brudną wodę. Nieumyślnie. To samo powiesz przed Radą Bazaru? Tak. Gdzie ten dostawca? Musi stanąć przed sądem. Marco nie żyje. Zabiłem go. W takim razie nic tu po mnie. Nie martw się. Wybaczam ci. Ten kutas Marco dostał na co zasłużył. Dziękuję, Aiden. Połowa mojej mąki jest twoja. Tej zmieszanej z gipsem? Co? Nie. Kto ci tak powiedział? To znaczy... no może raz się zdarzyło... Zatrzymaj gips. Zapłać mi i będziemy kwita. Dobra. Powiem Bebin, co się stało. Dobra, warka 1200, parkour i cuchnąca rura. Poziomu drugiego, świetnie. Może jeszcze zdążymy i ogarniemy w sumie głównego questa. Półtorej minuty, czy ja zdążę tam dobiec? Ile tam jest metrów? 178, to nie jest dużo. To nie jest dużo. No właź. Mówię, jeszcze na początku, jak się tutaj z tej dwójki, czy z jedynki, jak się przenosisz, to naprawdę ciężko jest mniej więcej sobie to ogarnąć, na co da się skoczyć, a na co się nie da skoczyć. Czy taka odległość, na którą skoczę, to dolecę, czy nie dolecę? Jest to problematyczne, aczkolwiek myślę, że jest to do przyzwyczajenia. Dobra, konstrukcje frakcji. No właśnie, jestem ciekaw, jak z tymi frakcjami, bo jeszcze w sumie mamy po zero wszystkiego. Metrów. Dobra, zdążymy chyba. Hakon? Hej, wspinasz się lepiej niż taka jedna panna, którą znałem. To była laska. Chciała się wspiąć na najwyższy budynek w mieście, wieżowiec VNC. Była jedną z twoich żon? Prawie. Była za ostra. Nawet na mój gust. Co z tym przejściem do centrum? Racja. Patrz, z tego dachu dobrze widać gniazdko stróżów. Stróżowie prawa rządzą miastem? SPC rządzą miastem? Chcieliby. Po to im te mundury i stopnie.
Tatuują je sobie. Są pierdolnięci na punkcie hierarchii. Ale miastem nie rządzą. Przynajmniej nie cały. Kto rządzi resztą? Pułkownik, renegaci. Tu ich nie spotkasz. Na razie. Co dalej? Przyprowadziłeś mnie tu, żeby pooglądać espeków? Especy to twoja przepustka do centrum. Można się tam dostać tylko przez tunele metra. Wejdę do środka i odciągnę ich uwagę od peronu. A ty wejdziesz do tunelu technicznego metra. Jest tam śluza. Przejdziemy nią razem do Central Loop. Nie możemy po prostu poprosić? Bez szans. Każda nowa twarz to dla nich teraz podejrzany o zabójstwo komendanta. Mnie znają, handluję z nimi czasami. Dostarczam lampy od dziewczyn albo towar z ciemnych stref. Może tam być trochę zarażonych, ale co to dla pielgrzyma. Kiedy dojdziesz do stacji głównej, daj znać. A teraz lepiej się prześpi. Wyruszysz w nocy, kiedy w tunelach jest mniej zarażonych. Akun, jest noc w tej chwili, wiesz o tym? Dynie! Dobra. Hakon, jest tu stwór, którego nie znam. Jak wygląda? Nie za duży, strasznie szybki. Pewnie sprinter. Potrafią mieć przy sobie niezłe skarby. Ale tylko wprawny myśliwy zdoła takiego schwytać. Teraz nie pora na to, Aiden. Ruszaj do tuneli. Czyli sprinterki z pierwszej części również z nami tutaj są. Ale kochani, nagrania i inne tego typu rzeczy będziemy już patrzeć w następnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Linki do Discorda i do harmonogramu macie w opisie filmu. Trzymajcie się, grał do was Shino. Hej, hej!